Czyli tematem, o który mnie poprosił Andrzej, jest misja mężczyzny, tak? Misja mężczyzna, mężczyzny, on oczywiście wpisuje się w ten ogólny i podstawowy nakaz misyjny, który Jezus do nas wystosował odchodząc. Tak? Mamy kilka wezwań. W Mateuszu 10 rozdziale jest napisane: idźcie i głoście bliskie, już jest Królestwo Niebieskie, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. W Marku mamy napisane: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami będą mówić, węże brać będą drąg. Jeśli by coś zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Ważny to jest ten fragment, żebyśmy popatrzyli na to. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Idźmy dalej do Jana 20. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znów rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Czy można powiedzieć, że w tej misji, w której Ojciec posłał Jezusa, Jezus dokładnie w tej samej misji nas posyła. Posyła nas, żebyśmy uczestniczyli w dziele zbawczym. Tak? Czyli to jest największa, jak sobie to, kiedyś jak sobie to uświadomiłem, to aż po prostu przysiadłem. Jak to jest, że Bóg przez naszą aktywność tak się jak gdyby związał naszą aktywnością, że głoszenie, dotarcie z dobrą nowiną jest uzależnione od naszej aktywności. Z czego zobaczyłem, że to jest ważne, że od mojej aktywności zależy to, czy pewne osoby poznają Jezusa, staną w obecności Boża, czyli staną dostępną łaski zbawienia, tak? Przyjmą Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Czy to jest bardzo ważne, to jest jak zaczynamy o tym tak głębiej myśleć, to no to staje się dla nas takie wręcz ciężkie, nie? Że zaczynamy się zastanawiać, jak głosić, co głosić, w jaki sposób, tak? Zaczynają się dziać nasz różne tego typu myśli. Natomiast Bóg mówi jasno, Jezus mówi jasno: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Głoście to, że Jezus oddał swoje życie, że wylał swoją krew, żebyśmy mieli życie, mieli w obfitości, żebyśmy mogli wyjść na wolność. Wyjść na wolność. I ta posługa misji jest bardzo, bardzo istotna i jak gdyby bardzo mocno nas zobowiązująca. Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Czyli Jezus wysyła nas w tej samej misji, jaka to była misja Jezusa. Zobaczmy w Łukasza 2,49. Lecz on mi odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Tak? Czy pierwsza rzecz? Jezus jest w sprawach Ojca. Co to oznacza dla nas? Jesteśmy posłani, jesteśmy w sprawach czyich? W swoich sprawach? Jesteśmy w sprawach Ojca Niebieskiego. W Jego sprawach jesteśmy na ziemi. To jest największa, ja to tak odbieram, że to jest największe zadanie mojego życia. Największe zadanie mojego życia, żeby być w sprawach mojego Ojca. Dzisiaj śpiewaliśmy też psalm, w którym padł taki akcent: błogosławiony człowiek, który służy Panu. Co znaczy służyć Panu? Być w Jego sprawach. Jesteśmy w Jego sprawach. A Jego sprawą jest kto? Człowiek. Każdy. Każdy, tak?
Jego sprawą jest każdy człowiek. Każdego człowieka Bóg chce wyciągnąć i chce go mieć przy sobie. Chce mieć go w bliskiej relacji do siebie. Ale jeżeli ja nie mam bliskiej relacji z Bogiem, z bliskiej relacji z Jezusem, nie chodzę w Duchu Świętym, to ja będę głosił tylko filozofię. Jeżeli ja stanę i zacznę mówić ze swojego życia, będę mówił świadectwo o tym, jak ja przeżywam doświadczenie obecności Bożej, no to jest przyciągające. Ja zaczynam być autentyczny. Zobaczcie, że w historii Izraela, jak mamy różnych bohaterów biblijnych, czym oni się przede wszystkim charakteryzowali? Czym się charakteryzowali? Co było najważniejszym takim rysem każdego z nich? Autentyczność. Jonasz przyszedł, zobaczył, że Niniwa się nawróciła, powiedział, no jak? Ona się nie nawrócili, tacy grzesznicy się nawrócili. Trzeba go karać. On był autentyczny. Nie udawał tego, kim nie jest. Jeżeli będziemy w Bogu udawać tego, kim nie jesteśmy, nie będziemy autentyczni. Wobec wyższego nasze przyciąganie, nie będziemy wnosić w świat życia, nie będziemy solą ziemi, nie będziemy światem świata. Będziemy próbować, bo będziemy wiedzieli, że to jest dobre, to będziemy próbować zaszczepiać pewne rozwiązania prawne. Ale nie będziemy rodzić życia. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Nasze głoszenie, życie, które mamy, jest życiem w Bogu, jest życiem w Duchu Świętym. Czyli nie ma głoszenia Ewangelii, jeżeli nie jesteśmy głęboko zanurzeni w Bogu. Jeżeli nie jesteśmy zanurzeni w Jego obecności. Dlaczego mówi, weźmijcie Ducha Świętego, żeby rozumienie tego, co się dokonało na krzyżu, było w nas. Potrzebujemy, żeby to ujawnił w nas Duch Święty, żeby nas to poukładał. Często jest tak, że zdaje się, że te różne prawdy, różne zasady, któreśmy gdzieś tam posłyszeli, robią się w pewien taki mętlik w naszej głowie. Czy to dobrze? Dobrze, bo to jest powód do tego, żeby przyjść do Boga i powiedzieć, Panie Boże, poukładaj mi to w głowie. Poukładaj. Pokaż mi, co mam głosić, jak mam mówić, jak mam innych przyciągać. Do czego ja mam przyciągać? Do kogo? Tak? Królestwo Boże, wołamy, przyjdźcie, chodźcie do Jezusa, weźcie życie od Jezusa, bądźcie z Nim, bądźcie w Nim w osobistej relacji, bądźcie w Nim w bliskiej więzi, weźcie od Boga życie. Nie bądźcie w śmierci, bądźcie w życiu. I często tak jest, że tak bywa, że my będąc często długo już w Bogu, zapominamy o starym życiu, jakie mieliśmy. Czy zapominamy o tym strachu, o tym lęku, który w nas był? Zapominamy o tym, że Bóg przychodzi i daje pokój, daje zbawienie, daje radość, wydobywa nas z lęku. Nie musimy się lękać. Zaczynamy rozumieć to, że Bóg jest jaki? Wierny. Że jest wierny temu, co mówi. Że jest potężny. Że nie ma dla Niego nic niemożliwego. Że nie ma nic niemożliwego. Też chciałem się troszeczkę odwołać do tego, co mówił ksiądz dzisiaj na kazaniu. Powiedział o gorące ognisko, serce Jezusa, gorące ognisko miłości, prawda? Jezus płonął. Macie na stronie internetowej waszej, naszej też jest zresztą. Jest Chrystus rozdzielający serce, gdzie jest płomień, tak? Mężczyzna rozdzielający serce, gdzie jest płomień. Tak, to jest właśnie płomień tego, że my chcemy i pragniemy, i to nas spala, żeby inni zobaczyli Jezusa, żeby inni do Niego przyszli. I to ma nas spalać. Ten Duch Święty ma to rozbudza, ale rozbudza wtedy, kiedy jesteśmy w Nim. Rozbudza i mówimy wtedy tak, chcemy dla mojego sąsiada życia. Chcę dla mojej koleżanki z pracy życia. Chcę, żebyś, Boże, miał z nią żywą relację. I się wtedy zastanawiam, jak do niej dotrzeć, tak? Mogę podrzucić książkę, mogę z nią chwilę porozmawiać, mogę zaprosić na jakieś spotkanie, mogę zaprosić na kolację, znaczy rodzinną,
Tak? Czyli mamy bardzo różne metody, ale podstawowa rzecz i najważniejsza jest ta, że musimy mieć w sobie życie Boże. Musimy mieć w sobie obecność Bożą. Tak? I wtedy jesteśmy autentyczni, jesteśmy prawdziwi w tym, co robimy. A to przyciąga świat dzisiaj. Możesz mówić, opowiadać, że to Pan Jezus umarł na krzyżu, kerygmat wygłosisz idealnie, w sposób fantastyczny, profesjonalny, a twoje życie jest odległe od tego, co mówisz. Nie przychodzisz z błogosławieństwem do tych ludzi, a przychodzisz z osądem, to te osoby się wycofają. Tak? Jak mamy pewien poziom wiedzy, pewien poziom zrozumienia, a często nie ma nas życia, to chcemy powiedzmy, że mędrkować. Chcemy, bo często zdarza nam się osądzić, powiedzieć, no to tak trzeba, albo tak trzeba, tak? No bo jak mówi, no a Bóg, a Jezus mówi, nie sądźcie, bo taką miarą, jaką sądzicie, was osądzą. Także nie sądź. Nie, na pewno masz takie doświadczenie, że powiedziałeś, że ktoś coś tam tak i tak zrobił i na drugi dzień co zrobiłeś? To samo. Po co? A po to, żebyś się upokorzył, nie? Po to, żebyś się upokorzył, żebyś wiedział, że przeżywamy to, że jesteśmy słabi, przeżywamy i jesteśmy wszyscy w tej słabości. Wszyscy, każdy z nas jest w tej słabości. Tak, czyli pierwsza rzecz to to, że musimy być w tym, co należy do naszego Ojca, czyli realizujemy to, do czego nas Bóg powołuje, ale to, do czego nas powołuje, wynika z naszej bliskiej i bardzo, bardzo głębokiej relacji z Nim. Wynika z relacji Ojca-Syna. Tak? Dlatego Jezus mówi, jak mnie Ojciec posłał, tak ja was posyłam. Tak? W innym miejscu, Jan 15:15 mówi, że nie nazywam wam już sługami, nazywam was przyjaciółmi. Bo my wiemy, bo już wiecie, co ja czynię. Już nazywam przyjaciółmi i posyłam wam, żebyście czynili to samo, co ja czyniłem, czym ja jestem. Dalej zobaczmy, jak Jezus proklamuje swój program z tego, co będzie działał. Mówi tak, czy ten fragment Izajasza, który przytacza. Podano mu księgę proroka Izajasza, rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. W Chrystusie mamy wolność. Tą wolność, którą my uzyskaliśmy, mamy się dzielić, mamy wołać i w to, co tutaj jest powiedziane, jesteśmy też w tą misję włączeni. Mamy innych wyprowadzać na wolę, przyprowadzać do Chrystusa. To jest nasza misja. I tu dopiero zaczyna się tak naprawdę realizować prawdziwe nasze życie. To, co jest w nas złożone, wszystkie dary, które są w nas złożone, zaczynają wtedy rozkwitać. To zaczyna wszystko rozkwitać. Jeżeli jesteś skoncentrowany na tym, żeby budować swoje bogactwo, jeżeli jesteś skoncentrowany na tym, żeby budować bardzo silną swoją rodzinę, to jeszcze nie jest to. Rzeczy dobre zastępują wtedy rzeczy bardzo dobre. Tak? Bo jeżeli przyjmujesz misję, do której jesteś wezwany, czyli bierzesz ten Bóg i się nie oglądasz wstecz, nie oglądasz się wstecz, tak? No to tak mamy działać, czyli bierzemy się do głoszenia Ewangelii, to oznacza, że nie cofamy się, nie zaglądamy wstecz, takie jest wezwanie Jezusa. Wobec tego wyższego musimy się zastanowić, co dla nas jest w naszym życiu priorytetem. Co jest priorytetem w naszym życiu? Czy naszym priorytetem jest uczestniczyć w sprawach Ojca? Czy naszym priorytetem jest uczestniczyć w naszych sprawach? No i próbując robić taki wybieg bardzo często, że Ty, Panie Boże, interweniuj w moich sprawach tutaj. Tak? Wobec tego wyższego ja zaczynam Boga traktować instrumentalnie, żeby On robił moje rzeczy. Nie, żebym ja robił Jego rzeczy, tylko żeby On robił to, co ja chcę, żeby On robił. Natomiast jest
Błogosławiony człowiek, który, Psalm 112, błogosławiony człowiek, który służy Panu. Czyli błogosławiony jest ten, który jest w sprawach Ojca. Tak? Czyli my, tak jak Jezus, jako wzór, pokazuje nam, jak być w sprawach Ojca, w jaki sposób w nich być. Ja pamiętam taki swój czas, jak zaraz po nawróceniu, to był chyba rok 90, było takie spotkanie, zesłanie, czuwanie na Wigilii zesłania Ducha Świętego, i w tym czasie doświadczyłem takiej silnej obecności Bożej, jako wcześniej, jak obecności Ducha Świętego, jako że wcześniej byłem osobą taką troszeczkę, no powiedzmy, że nieuśmiechającą się, taką burkliwą, tak? Bóg mnie dotknął i tak mnie głęboko dotknął, że ja przez pół roku chodziłem tak uśmiechnięty, że mnie zaczęły boleć mięśnie na twarzy. Dla mnie wielką radością było zrobienie czegokolwiek, żeby przyniosło drugiemu człowiekowi radość. Dla mnie to było niesamowitą radością. Każdy gest, każde działanie, które przynosiło radość, było dla mnie wielką radością, wielkim takim wzmocnieniem. I czułem z tego radość. Ja nie czułem tego, że ja coś tracę. Jeżeli chcemy być światłem świata, jeżeli chcemy być solą tej ziemi, no to musimy się przygotować na otwartość. Nie ma możliwości innej, jeżeli nie ma w nas otwartości, nie ma w nas hojności, czy nie siejemy hojnie, to dzisiaj nasze działania będą, myślę, takie mało skuteczne. Tak? Czyli dzisiaj ty musisz zaprosić kogoś do siebie. Musisz pokazać, jak żyjesz. Musisz pokazać, jak żywy Bóg działa w twoim życiu. Musisz pokazać, gdzie mieszkasz, w jaki sposób żyjesz, jakie są priorytety twojego życia. Ale nie to, że to powiesz, tylko musisz pokazać, że tym żyjesz, że to jest rzeczywiście twoje życie, że to jest twoja pasja. Bóg jest pasją. On wydobywa w nas wszelki dar, który w nas złożył, bo On nas stworzył. Skoro nas stworzył, to też stworzył nas na określony czas, na określony moment, po to, żebyśmy ujawnili to wszystko, co On nam dał. Ale to wszystko mamy ujawnić w sposób doskonały, w tym, do czego nas wzywa. W ogłoszeniu Królestwa, w Jego misji. Pamiętajmy też, że misja to jest pewne posłannictwo, pewne posłanie. Jesteśmy posłani do świata, żeby ten świat przemieniać. Jak to światło, które wchodzi i obecność Boża się rozprzestrzenia. To jest nasze zadanie. Pamiętam słowa, jedno z takich ważnych, można powiedzieć, haseł oazowych. To było nowy człowiek, nowa wspólnota, nowa kultura. Tak? Czyli nasze doświadczenie obecności, nasza misja, to nie jest tylko i wyłącznie działanie takie pojedyncze dotyczące łowienia poszczególnych osób, ale to jest przemienianie kultury, przemienianie środowisk, w których jesteśmy, w społeczności, w których jesteśmy, wnoszenie poznania Boga. Jeżeli jesteś w Bogu, jeżeli jesteś w Jego obecności, to tam, gdzie wchodzisz, wnosisz Jego obecność. I to się może wydawać niektórym mało istotne, mało ważne, ale to tak działa. To tak działa. Wchodzimy w pewne rzeczywistości, w pewne sytuacje. Jeżeli rzeczywiście trwamy w Bogu, modlimy się, walczymy o Jego obecność w naszym życiu. Walczymy. Dopominamy się. Stajemy. Troszczymy się o to, żeby Boża obecność była w naszym życiu, to ona będzie. To ona będzie. I tam, gdzie będziemy wchodzić, będziemy przemieniać te rzeczywistości, w których jesteśmy. Ale musimy chcieć. Musimy chcieć być świadkami. I pasja przemiany życia naszej rodziny, naszych środowisk musi być naszą pasją. Nie możemy się chować i powiedzieć, że tak wszyscy robią i tak ma być. I tak jest. I sobie tłumaczymy pewne zachowania, pewne postawy w naszym życiu, w pracy, jakieś kompromisy. Nie ma. To nas oddziela. To nas oddziela. A jeszcze tak powracanie do świadectwa, przepraszam, to taki trochę porządek.
To, co doświadczyłem, było takim dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem. I wtedy właśnie zrozumiałem to, że to jest wnoszenie światła Bożego. To jest to wnoszenie. To jest to, co proklamował Jezus. Tak? Abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. Naszym obowiązkiem jest to, jak mam na tym plakacie, to drzewo, tak? żeby nasze życie było takie, żeby inni w nim znaleźli dla siebie ukojenie, nazwijmy to. Znaleźli spokój. To my im dajemy spokój. To nie mamy im dawać gniewu, ale mamy dawać im pewność. Pewność. Ale ta pewność rodzi się z czego? Z tego, że my jesteśmy zakorzenieni w Bogu. Nie będzie pewności, jak nie będziesz zakorzeniony w Bogu. Dopiero jak jesteś zakorzeniony w Nim, to dopiero możesz w ten sposób funkcjonować. Czyli szukasz, jak możesz być błogosławieństwem. Szukasz. Chcesz być hojny. Nie chcesz być niehojny, ale chcesz być hojny. Organizujesz u siebie spotkanie, to dajesz ciachą, najlepsze jakie masz. Nie? Dlaczego? Bo chcesz być hojny. Bo chcesz tym ludziom posłużyć. Przychodzisz do sklepu, wnerwia cię sklepowami, czasami wnerwiają, to straszne. Was też? Albo jakieś inne takie sytuacje, to raz, dwa, trzy, cztery, panie, pomóż. I z łagodnością. Nie znasz życia tej osoby, nie wiesz, co się wydarzyło, dlaczego się zachowała w stosunku do ciebie tak, jak się zachowała. Nie? Ty masz przynieść jej pokój. Ty masz przynieść jej łaskę, ty masz jej przynieść akceptację tego, że ona tam jest. Miałem taką sytuację, wczoraj właśnie coś kupowałem, byłem tam ze trzy razy u tych pań, już widziałem, że już miałem dosyć, ale za każdym razem przychodziłem, byłem uśmiechnięty i byłem taki radosny i taki szczęśliwy, powiedzmy, że tak to można ująć. No i zmieniło się, ona się zmieniła, tak? Jak przy pierwszym podejściu tam tak nie mrawie odbierała ten telefon i ze mną nie chciała za bardzo rozmawiać, bo akurat rozmawiała telefonicznie, to za trzecim podejściem, jak już szedłem, to ona się już trochę nawet uśmiechała. Nie? Dlaczego? Dlatego, że byłem życzliwy, nie? Że chciałem wnieść do jej życia coś, nie? Że chciałem być błogosławieństwem. Nie chciałem być przekleństwem, ale błogosławieństwem. Chciałem ją zbudować. Dlatego Paweł mówi, niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa. Ale niech wychodzi błogosławieństwo. Stajmy się, bracia, błogosławieństwem. Stajmy się błogosławieństwem. Szukajmy do okazji do tego, jak mamy być błogosławieństwem. Ja się troszeczkę tak też zastanawiałem na miałem taką sytuację jakieś dwa lata temu. Troszeczkę byłem mocno zaangażowany w życie domowe. No i jakoś tak w którymś momencie poczułem takie mocne wezwanie do zwiększenia swojej aktywności w dziele Bożym. I tak zacząłem z Bogiem rozmawiać, ale co było ważne? Ja byłem autentyczny. Nie wiem, czy to był już któryś raz w życiu, gdy stanąłem naprawdę autentycznie przed Bogiem i mówiłem, nie? Że chcę uczestniczyć w Twoim dziele. Chcę uczestniczyć w Twoim dziele. Chcę, żebyś moje serce do tego rozpalił, żebyś mnie pouczył, jak ja mam w tym być, w jaki sposób. Tak? Ale jednocześnie nie było we mnie takiego, wiecie, takiej presji. Muszę, nie? Że wiecie, muszę, bo tu jak mnie przyprowadzę, to mi powiedzą, że tego nie przyprowadziłem, że nie jestem aktywny, że w ogóle nie ma we mnie życia, a tamtych jest, a mnie nie ma, nie? Rozumiecie? Nie? Ja byłem free, nie? Byłem free. Panie, jesteś cudowny, wspaniały. Chcę uczestniczyć w tym dziele, w dziele zbawczym. Chcę w tym uczestniczyć, bo uważam, że to jest za największą rzecz, jaką mogę w życiu zrobić. Jeżeli przyprowadzisz jednego człowieka do Chrystusa, to będzie największa rzecz, jaką zrobiłeś w życiu. Nie ma większej rzeczy.
Bo on wszedł w życie wieczne, dałeś przez Twoją posługę, przez Twoje słowo, tego, że nie zahamowałeś łaski Jego, Bożej łaski, on mógł dostać życie, wziąć życie. I zacząłem się tak modlić, tak bardzo otwarcie, bardzo autentycznie powiedziałem, tego nie umiem, czyli nie jestem wszystko wiedzący omnibusik, potrafię to, co potrafię, jestem, jaki jestem, staram się żyć, iść Twoimi ścieżkami, chcę uczestniczyć w tym dziele. I co się okazało? Zaraz, i stąd i zowąd, dwie osoby z uczelni praktycznie przyszły do mnie i zaczęły mówić tak, Robert, pokaż mi drogę, nie? Pokaż, jak iść do zbawienia, w jaki sposób żyć w Chrystusie, w jaki sposób nawiązać relacje z Bogiem, w jaki sposób to robić. Nie? Raz jedna osoba, druga osoba, to było dla mnie niepojęte, nie? Niepojęte. Jak gdyby zrozumiałem wtedy, że z jednej strony pojawia się pewnego rodzaju w głoszeniu Ewangelii, z jednej strony pojawia się takie pchnięcie robotników na żniwo, prawda? Pan posyła, mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, ale z drugiej strony co się dzieje? Bóg przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I jednocześnie mówi, że całe stworzenie oczekuje objawienia się Synów Bożych. Czyli oczekuje tego, żebyśmy wyszli z tym, do czego nas Bóg przeznaczy. Do tego, żeby być błogosławieństwem dla tego świata. Żeby przychodzić z dobrą nowiną. Czy spotykają się dwie rzeczywistości. Ale jak nie masz życia, to z czym przyjdziesz? Co powiesz? Jeżeli nie masz życia Bożego w sobie, co powiesz? Powiesz, Kerim, rzeczywiście, Bóg się może tym posłużyć, bo jest większy od nas, tak? Posłuży się, nie? Ale pełni zyskujemy wtedy, kiedy rzeczywiście za tym, co mówimy, idzie nasza otwartość, nasza autentyczność. Autentyczność pociąga. Jeżeli nie jesteś sztywny i nie jesteś, że tak powiem, usztywniony w byciu w Bogu, nagle jak zaczynasz mówić o Bogu, zaczynasz być innym człowiekiem, a jak rozmawiasz o robocie, jesteś innym człowiekiem, no to jakim jesteś człowiekiem? Takim czy takim? No jakim jesteś? Nijakim. Tak? Pan już powiedział, takich zmiotuje. Twarde słowo, bardzo twarde słowo. Ale Bóg chce mieć nas całych, chce mieć nas totalnie na własność. Tak, to co powiedziałem, to autentyczność życia, czyli nie może być w nas schizofrenii. Czyli my wiemy, że no tutaj realizowanie takich rzeczy, przychodzenie tu, przychodzenie tam, buduje naszą głowę, buduje jakieś tam nasze zrozumienie, stosujemy to, to pozwala, że jest to w miarę dobrze, ale nie rodzi to, robi pewną doskonałość, której my bardzo często ostatecznie nie jesteśmy w stanie wytrwać. Się pojawiają różnego typu problemy. Dlatego ważne jest to, żebyśmy byli autentyczni, żeby to było zintegrowane. Czyli jeżeli mówimy coś, tak, jeżeli coś mówimy o Bogu, to nie jest nic innego, to tacy jesteśmy. Po prostu Bóg jest w nas. Nie ma dwóch rzeczywistości, dwóch perspektyw w naszym życiu. A wtedy, jeżeli my zaczynamy rozmawiać z kimś i zaczynamy mówić nawet w takich sprawach zawodowych czy innych i włączamy w to perspektywę życia Bożego, no to on stwierdza, no ten facet żyje. Może najpierw będzie szyderstwo, tak? Może najpierw się wyśmieją i powiedzą, wyśmieją się, ale potem zobaczą twoje życie i powiedzą, nie, to jest facet, który ma moc, z którym jest Bóg. Jego życie jest poukładane, jest radosne, ma życie, nie lęka się, nie boi się. Czyli synostwo, które mamy w Chrystusie, musi być przeżywane.
To nie ma być tylko wiedza. Jako synowie mamy przeżywać synostwo. I powiem wam, że ja teraz się tak bardzo często modlę, żeby Bóg mnie nauczył być swoim synem. Co to oznacza? Jaka jest tożsamość tej godności? Co to jest? Naucz mnie być Synem Bożym. Naucz mnie. A to jest ta autentyczność. Ja nie udaję, że ja wiem. Nie? Ja po prostu nie wiem. Jestem bezradny. Tak? Nikt mnie nie uczył, jak ma być Synem Bożym. Rozumiecie? I stale zastanawiam się, w jaki sposób, nie? W jaki sposób? A dopiero przyjęcie tego synostwa, jak mówiłem, pozwala w pełni, prawdziwie, zaczynamy być autentycznie synami Bożymi. Autentycznie i zaczynamy to przeżywać. To nie jest tylko wypowiedziana jakaś słowo, zdanie, ale to jest przeżywana rzeczywistość. Ja wiem, że Bóg jest wierny. Wiem, że Bóg się mną interesuje. Wiem, że jak się troszczę o Królestwo Boże, to On się troszczy o mnie. A jak się o Jego Królestwo nie troszczę, to nie mogę mieć wymagać, żeby się troszczył o mnie. Czyli idziemy z pełnym zaufaniem, że to Bóg zaopatruje. To też jest jeden z elementów, gdzie często nie jesteśmy autentyczni, bo ciągle myślimy, że jeszcze coś utrzymamy w naszych rękach. Że jeszcze jesteśmy w stanie coś podopinać, że to nie bierzemy na poważnie tego, żeby mówić, że On jest zaopatrzeniem. Tak? Bez słowa wyższego kokietujemy w pracy, gdzieś tam nie jesteśmy jednoznaczni, bo możemy coś utracić. I to, co powiedziałem przy głoszeniu, ważną rzeczą, którą ja doświadczyłem, to jest otwartość. Tak? Otwartość, która w moim domu wygląda w ten sposób, że czasami w tygodniu mamy 3 razy, 4 razy gości. Mamy 6 dzieci, to nie jest tak łatwo, ale Bóg uczy nas hojności. Tak? Bóg uczy nas hojności. Nigdy nawet się nie zastanawiamy, co, ile nas kosztowało. Tak? Tylko po prostu przyjmujemy wszystkich z radością. Z radością. I ta otwartość jest bardzo ważnym znakiem. My chcemy ludzi, my chcemy z nimi mieć relację. My chcemy mieć ich blisko. Mamy też jako mężczyźni taką mentalność, zresztą pewnie nie raz to obrabialiście, tak? Że jesteśmy na naszych wysepkach, każdy ma wielką pałę, każdy próbuję, że tak powiem, swój kawałek, że tak powiem, placu obronić i myśli, że to tak działa, nie? Że tak to wszędzie działa i tak ma to działać, nie? Natomiast no, jest inaczej. Mamy być od siebie zależni, mamy być hojni. Jeżeli będziemy od siebie zależni, teraz każdy z was jest niezależny. Wyobraźcie sobie, że jest nitką. Łatwo urwać nitkę? Czy nie? Łatwo. A jak jesteście razem, zależni, to co się dzieje? Tworzycie linę, nie? Tworzycie powróz. Łatwo urwać powróz? Nie. A z czego się rodzi? Z zależności. Ale zależność rodzi się z czego? Z otwartości. Jesteś otwarty i chcesz innych zobaczyć takimi, jak Bóg chce ich widzieć. Chcesz zobaczyć w nich dobro. Chcesz zobaczyć w nich to, że oni są stworzeni przez Boga. Jest ich wielki potencjał. I wtedy możesz iść i głosić Królestwo Boże. Bo tobie zależy na tych ludziach. Tobie zależy i płonie twoje serce. Płonie tak, jak płonie serce Jezusa. Żeby ich przygarnąć. Żeby ich doprowadzić do życia. I to tak naprawdę jest pasja. I tak naprawdę my, to jest też takie moje doświadczenie, że my jako mężczyźni zaczynamy się mocno realizować w momencie, kiedy właśnie nie zaczynamy się oglądać na wszystkich wkoło siebie, czyli przestaje nad nami dyrygować strach, osąd, akceptacja, nieakceptacja, ale stajemy w obecności Bożej i staramy być się dla innych. Staramy się być dla innych. To rodzi zmianę rzeczywistości, w której jesteśmy.
To jest po prostu, to się, no, tak jak mówi Jezus, nie? Z Królestwem Bożym jest, że przychodzi niezauważalnie, gdzie dwóch, trzech spotyka się, są dla siebie błogosławieństwem, szukają swojego dobra, są w stanie coś oddać po to, żeby ta druga osoba mogła mieć, mogła być podtrzymana. To jest Królestwo Boże. A naszym zaopatrzeniem jest Bóg. I nie mamy zbytnio się troszczyć. Nie mamy się zbytnio troszczyć. Dobra. Jak chciałbym. Plan mamy jakiś jeszcze? Tak, co chciałeś? Tak? Ja mam taką prośbę, przyjechaliśmy tutaj z Andrzejem. Andrzej jest takim człowiekiem. Andrzej dużo wiedzy. Niemożliwe. Mam oddać żonę, dziecko, mam oddać dom, samochód.
którą usłyszałem. Kiedy dnia rano, czytanie, pół godziny. Wieczorem, nie szkoda. Moja babcia chodziła, no, ale ja też tam chodziłem. No i teraz myślę sobie tak, miałem Boże, rano stoję o 6. Co, w 5 mam znać? Nie da rady. No i wyobraźcie sobie, że jest pierwszy dzień, pierwsza noc. Włączyłem się bardzo późno, jest pierwsza godzina. Nastawiony zegarek, tam 6. No i budzę się. Nie, ja się budzę. Coś mi mówi. Pierwsza myśl, pierwszy odruch. 8:09. Otwieram oko, zobaczę, zaraz chwilę będzie godzina. Jestem wyspany, no to myślę, że będę gdzieś tak koło tej pory. No i nie wierzę, że jest 5:00. No to mogę zostać sobie dalej. No ale zaczynam myśleć, dlaczego się obudziłem o tej porze. No, już był skoro i idź. No i tak sobie i od tego dnia czytam do dnia dzisiejszego. I muszę wam powiedzieć, że obojętnie, czy ja zaśpię, czy nie zaśpię, zawsze zaczynam od tego, nawet jeżeli zaśpię i przeczytam już, nie, no, generalnie rzecz biorąc, ale do pracy, no, prowadzę własne interesy, tak powiem, własną działalność, przepraszam, ten interes, to nawet jeżeli przeczytam, stałem o tej porze, o której powinien wstać, to dziwnie jakoś tak, ale nie ma korków. Tak się zdarza. I poziom przejechał wcześniej. I światło mi pasują. To jest ta obecność Boża. I tak krok po kroku każdego jednego dnia zaczynamy się zbliżać do Boga, do Pana. Sam powiem szczerze, że byłem zdziwiony wszystkim tym, co się dzieje. Mam ulubionego proboszcza z swojej parafii. Na kazaniu. Na kazaniu mówi, tak, chodzi o powołanie młodych ludzi, aby zostać kapłanami. Że musimy słuchać głosu Boga. A jak mamy go słuchać? No właśnie, no jak? No i dzisiaj ja mogę wam powiedzieć. Ja myślę, że to, co on powiedział, trafiło do mnie i podpisuje się pod tym. A więc powiedział tak, jeżeli się wsłuchasz słowa swojego kolegi, swojej żony, moje, mówi kapłan, to będziesz wiedział, co Bóg chce ci powiedzieć. I nie licz na to, że przyjdzie do ciebie osioł i on ci to powie. No i wtedy zaczął się zgadzać wszystko. Ja mi powiedział to, wyciągnąłem od tego, od następnego coś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I widzę w swoim życiu zmiany. Oddałem się Bogu, oddałem Mu wszystko. Niech mnie Pan prowadzi. Przyjeżdżałem do teściowej, mieszkałem w morzu z dziećmi. Wyobraźcie sobie, moja żona zaczyna, jest katolikiem i zaczyna się zanurzać, podobnie jak ja. Coraz mocniej, coraz bardziej. Nie opowiadam wszystkim, co się stało na Jamy, bo tego jest bardzo dużo. Natomiast były takie słowa i takie rzeczy, które tkwią we mnie do dnia dzisiejszego. Jednym z nich był właśnie to, o czym Robert wspominał. Bądź życzliwy. Kiedyś wysiadałem w samochodzie, jakby ktoś chciał wydać, nie? Musiałem powiedzieć, co tam. No, nie ukrywam. Kolega grał w Kruszkowie, powiedział mi, jak się sprawy załatwia. W związku z powyższym, w skazie też o to samo, prawda? Ale dzisiaj nie. Dzisiaj robi inaczej. Dzisiaj się uśmiecham do Niego i modlę się za Niego, bo taka jest wola Pana, bo Piotr, ksiądz Piotr, bardzo dużo mi przekazał w tym czasie, mówi, że jeżeli się spóźniłeś na pociąg, bo ja się spóźniłem, mówi o sobie, to podziękuj Panu, bo tak właśnie miało być. I ruszamy tę decyzję, bo to jest decyzja Pana. I ja tak zacząłem robić. Zacząłem stawiać dla siebie jakieś warunki, że będę życzliwszy, lepszy, sympatyczniejszy, będę się uśmiechał i tak dalej, i tak dalej. Ale chcę wam powiedzieć o kolejnej sprawie. Przyjeżdżamy nad morze. Z racji tego, że kiedyś mieliśmy dawno wypadek samochodowy, no to bezpieczeństwo.
Chrystus mówi tak. Jeżeli nie wiemy, co mamy zrobić, to dajmy to Panu. Zaskoczyłam się tym. Nigdy nie było czegoś takiego. Tak też zrobiliśmy, Panie Boże, twoja decyzja. Oddajemy Ci to, jeżeli uważasz, że nasza teściowa jest na tyle dzielna, że ma, czyli małe dzieci nie jechać. Jest takim dobrym kierowcą, to słońce nie będzie przeszkadzało. Ja nie będę mógł jechać cały dzień, nie jedzie. Szanuję swoją decyzję. 19:30 wchodzimy do domu i co teściowa robi? Wiecie co? Gdzie ja mam taki kawał pojadę? Niech on tutaj przyjedzie. Panie Boże, i to jest pierwsza taka nasza wspólna prośba do Pana. I zaczyna nam Pan towarzyszyć coraz mocniej, coraz bardziej. Tych sytuacji jest coraz więcej i więcej, to jest jak w morze. Wchodzimy i zanurzamy się coraz bardziej tym. Ja już dzisiaj nie staram się nawet wymyślić dla siebie scenariusza, bo nigdy nie trafię. Myślę, że Pan to zrobi najlepiej. Że zrobi to za mnie z takim błogosławieństwem, o którym mówił Robert. My mamy się tylko oddać. I wtedy łaska Pana będzie nam towarzyszyła. Idąc dalej, to jest następna osoba, która pomaga w tym wszystkim, czyli mówi o pewnych sytuacjach, o tych ludziach, którzy nawiedzają jego dom i przychodzą. Ja też do nich należę. Co piątek jeżdżę, wiecie? Jeżdżę co piątek, bo tam jest uwielbienie. Tam jest Bóg. Ja odrzucam wszystko. Wiem, że piątek jest poświęcony dla Niego. Mam pracę, bo mam, owszem. Ale w moim domu jest obowiązek Roberta. Po to, żebyśmy się w małej grupie mogli spotkać. Po to, żeby on mógł pięknie zaśpiewać, wielbić Boga, porozmawiać z Bogiem, żebyśmy my mogli przekazać, podziękować i po prostu, żeby nas dotknął. A później nam przychodzą wszystkie inne myśli. Plany, którymi możemy się podzielić z Bogiem. Wracam z małżonką, zazwyczaj późno, pierwsza albo w nocy. Mówimy o tym, co miało miejsce, co będziemy robić dalej. I muszę wam powiedzieć, że przyjeżdżam od Roberta od pół roku i w tym czasie w moim życiu zawodowym bardzo wiele się zmieniło. Nie wiem, dzisiaj nie potrafię wam powiedzieć skąd i jak. To jest Pana plan. Pan tak zmienił, że ja po prostu nie mam żadnego pojęcia. Dlaczego tak to się stało i w taki sposób. Ja bym tego nigdy nie utworzył, nigdy nie wymyślił. I chcę powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Robert zaproponował kiedyś, abyśmy z tego względu, że mam duży dom, zorganizowali u mnie msze święto. Tak też się stało. Nigdy nie myślałem o tym, że to będzie takie trudne, jeżeli chodzi o zaproszenie ludzi. O to nie muszą nic przynosić. Mają tylko być. Mają tylko przyjść. Kiedy jest to niedziela? Stary, ja do babci. A ja nie mogę, bo pewnie żona ma inne plany. I tak dalej. Zgromadziliśmy prawie 70 osób. Myślę, że to i tak dosyć dużo. No i ta msza się odbyła. Mam taki piękny obraz Pana Jezusa w miejscu, gdzie był ołtarz, który towarzyszy do dnia dzisiejszego. I modlę się. Codziennie. Mogę powiedzieć nawet jedną nogę. Modlimy się. Bo znowuż też podsłuchałem od kogoś, że możemy się też modlić nie tylko w domu, ale i w samochodzie. Polecam. Bardzo polecam. Odwrócimy dzieci do szkoły. Moja młodsza córka zaczyna, moja starsza córka kończy. Są fajne życzenia, żeby babcia już nie spała, żeby Jasiu mnie kochał, żeby był fajny dzień i tak dalej. Ja dołączam swoje. I to jest piękne. I teraz wrócę do tego obrazu, to jest kolejna bardzo ważna rzecz, kolejny etap w tym wszystkim. Moja córka kiedyś bardzo kaszlała. Była chora. Agnieszka, moja żona, mówi do mnie, wiesz co? Nie mogę już. Nie mam żadnych lekarstw. Już te, które mieliśmy, wyczerpaliśmy, co robimy. Ja spotkałem się z Panem Jezusem, który
świecie zacząłem się modlić. Ona to słyszała. Żyliśmy sobie razem, położyłem głowę na piersi i modliłem się za nią, licząc między innymi, że tych każdy niż na minutę coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej zasnęła. Pytać, bo powiedziałem, że ratować się z tego szpitala.
pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to to, że to nie jest ostateczna decyzja, to nie wiąże się z tym najgorszym, ale wiąże się z tym, że wszystko leży w rękach Pana. I myślę sobie tak, ja jej to powiem, ale że ona nie wierzy w Boga. Zwiedzałem
jak takie miejsca, ale jako lokale, że tak powiem, prawda? Może by tak zostało. Natomiast dzisiaj zostałem przemieniony. Tak uważam. Dzisiaj mogę mówić to, co się dzieje w moim życiu. I myślę, że to jest chyba najlepsze i najpiękniejsze świadectwo. Pięknym już kończę. Piękną sceną jeszcze jest to, jak wspólnie się modlimy. To też do tego potrzeba odrabić, moi drodzy. Żebym ja uwzględnął jedna córka, druga, to już łączyła się do tego jeszcze mamusia. Żeby każdy powiedział to, co chce. Za coś podziękował, albo za coś przeprosił. Były uniesienia. Dalej wracam do Roberta, bo one są niefajne. Ja też z nimi walczę, jak to jeden z księży im powiedział. Proszę o to Pana, aby postawił cesarza, żeby twoimi nie ustami. Proszę o to, ale z kolei, jeżeli byłbym mniej agresywny, no to nie byłbym sportowcem może i to się jedno bierze z drugiego, aczkolwiek walczę z tym. I muszę też powiedzieć o sytuacji z ostatniej niedzieli, gdzie mieliśmy się wybrać na wycieczkę rowerową, ale deszcz poprzerwał nam plany. No już było wszystko spakowane, 4 rowery. Już kończę. 4 rowery. I wyobraźcie sobie, że moja starsza córka, 9-letnia, mam taką altankę, gdzie te rowery stoją. Mówi, chodźmy do jadę tanki, pomodlimy się. No to chodźmy. No i zrobiliśmy, ojcze, nas, trochę mamy, wszyscy. No i co, no to ja jedę do domu, bo... No i żona, wiem, znaczy uczestniczyłem tylko z córkami w tym. Moja żona patrzyła się z okna i mówi, wiesz co? Kręknęła później Basia i modliła się sama. Za 20 minut pada. Tato, deszcz przestał padać. Boże, mnie wysłuchała. I co? No jak co? Jedziemy na wycieczkę. Jedziemy na wycieczkę. Wyjeżdżamy do jeziora. Grzmi, ale nie pada. Oprócz strachu mojej żony nikt się tym nie przejmuje. I za to, że została wysłuchana. Wracamy do wieczornej modlitwy. Dziękuję Bogu za to. Bardzo, bardzo głośno i otwarcie. Myślę sobie, że nie mogę dużo, bo jeszcze mam takich parę hitów, ale powiem Wam o jeden, bo już głos jest bardzo fajny, to jest jeden bezpieczniejszy. Mogę jeszcze? Ostatni, dobra. To się wiąże z wyjazdem na Jamno. Z racji tego, że mamy teściową nad morzem, no jest restauratorką, zobligowaliśmy się do pomocy w tym roku jej. No i udaliśmy, znaczy tak, na początku ja pojechałem, ale nic nie powiedział jej o tym, że w środku miesiąca będziemy musieli wyjechać, przyjechać do Wrocławia, jechać na Jamno. No i wyobraźcie sobie, że w sobotę mam wyjeżdżać, a w niedzielę moja żona mówi, jesteś na miejscu, rozmawiaj z mamusią. Ja mówię, ja nie rozmawiałem, a ty rozmawiałaś? Nie, a mamusia się pyta codziennie, kiedy wy przyjedziecie. No to co my zrobimy? No nie wiem, to tylko rozmawia twoja mama. No i poniedziałek, nic. Ona mówi do mnie, moja żona, przepraszam, że ona mówi, wiesz co, zrób to ty. Nie miałem koncepcji żadnej. I wyobraźcie sobie, że restauracja jest blisko plaży, blisko kościoła. Codziennie rano tam jestem. Obraz Jezu, ufam Tobie, we wtorek rano przedstawiam Panu. Panie Boże, co mam powiedzieć? Obrazi się. Przecież to będzie bardzo zła. Co mam zrobić? Jak wyrzucić z tego? Pomóż. No i zostawiłem tą sprawę. I wyobraźcie sobie, że tego samego dnia dajemy posiłki. No i z racji tego, że ja troszeczkę też gotuję, bo lubię to, pomagam tam w wydawaniu ich. Przychodzi jedno zamówienie. Spaghetti. Dobra, lubiłem to spaghetti. Powiedzmy, że jest sosu. Przychodzi moja mamusia. Co tego sosu tak mało dałeś? Myślę, co mam więcej? Dałem więcej. No, proszę bardzo, więcej tego sosu. Jest ten sos. Pojechało na mnie do pani. No i ja wychodzę po czasie. Widzę, że ta pani zjadła to wszystko. No i przekwiadła to chyba nie najgorzej.
pan, on jest taki znakomity. No to niech pani do nas przychodzi. No tak, będę przychodził. No i tego samego dnia, czyli wczoraj, słuchajcie, wieczorem okazało się, że ta młoda osoba rozdaje kwiaty, sprzedaje kwiaty. My tam jesteśmy na synku i tak dalej, i ona przychodzi do każdego i oferuje te kwiaty, żeby kupić tam kochanej osoby. I podchodzi do mnie. No i nawiązuje się rozmowa. Przez jeden taniec, przez drugi taniec, przez trzeci taniec i widzę już, że jeszcze raz trochę wygląda na mnie i patrzę, co ja tam robię. A ja gadam i gadam. No i wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie podchodzi do tej dziewczyny i mówi tak: słuchaj, to jest mój zięć. Ja sobie nie życzę, żebyś tutaj przychodziła i coś i tak dalej, ja tak już tego pani nie słuchałem. Ja sobie mówię, co się dzieje? Pierwszy raz ją widzę w takiej sytuacji. No i ta dziewczyna, no niestety opuściła ten lata. Ja nie mówiłem, myślę sobie, no mam swoje lata, no zachowanie takie trochę. No ale nic, nie skomentowałem tego. Położyliśmy się spać. Rano telefonuje moja żona. Cześć, cześć. No słuchaj, co mam u ciebie? Ja mówię, no, dobrze. A to na wczoraj było? A ja mówię, o czym mówisz? Wiesz co? Bo mamusia mówi tak. Ja to tak dziwnie ze mną rozmawiam. Jak nie moja mamusia? No ale mówię, ale o co chodzi? No wiesz co? Bo mówi tak. Rodzina to powinna być razem. Lepiej nie ten Andrzej wraca do Wrocławia, jak załatwicie wszystkie swoje sprawy, to przyjedźcie. O, mój mamusiu. Już jadę. Pojechałem do Wrocławia, pojechaliśmy na Jamno, przyjechaliśmy jej z pomocą. Śmieszne, nie do wymyślenia przeze mnie, a potrzeba niekiedy chwili. Potrzeba oddania, zaufania Panu i myślę, że wszystko może się stać. Wszystko. Życzę Wam tego, abyście na swojej drodze spotkali takich ludzi, jak ja miałem szczęście spotkać, między innymi o. Jestem też wśród Was i wśród mężczyzn świętego Józefa w Wrocławiu. I myślę, że będziemy się szybciej się, jeżeli przedłużyłem. Bardzo przepraszam. Dziękuję bardzo. Autentyczne i... To jest włączone? Autentyczne i szczere serce zmienia świat, w którym jesteśmy. Tak? Także idźmy i go przemieniajmy. My razem z Andrzejem chcielibyśmy Wam posłużyć też modlitwą. Andrzej chciał swoim charyzmatem posłużyć, ja myślę też troszkę swoim. Czyli chcemy dać Wam wszystko, co mamy, z tego, co mamy. Dlatego te osoby, które chciałyby specjalnie od nas modlitwy, to my się nad nimi pomodlimy. Natomiast osoby chciałbym, żebyście się w grupach pomodlili za siebie nawzajem, za to, żeby powstał w was głód głoszenia Chrystusa. Głód, żebyście pragnęli, żeby was trawił ogień. Żeby was trawił ogień, że musicie przygarniać ludzi do Chrystusa. Że po prostu, żeby to było dla was, żeby to było pasją waszego życia. A wtedy zaczynacie, no to już nie będę się powtarzał, ale to jest pasja. Jeżeli to nie ma pasji, nie ma w tym autentyczności, to zawsze będzie widoczny trud, zawsze będzie widoczne